Energo Instal. Przemysł ciężki kojarzymy z zatruwaniem środowiska. Paradoksalnie to w tej dziedzinie ekologiczne technologie odgrywają kluczową rolę. Ceniona na rynkach Polski i całej Europy spółka Energo Instal opracowała wyjątkową technologię recyklingu przemysłowych gazów odpadowych. W technologii klasycznej gaz nadmiarowy jest odprowadzany tzw. zimnym kominem do atmosfery lub spalany w tzw. pochodni wraz z gazem koksowniczym. Powoduje to ogromną emisję pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska. Sztandarowa instalacja opracowana przez inżynierów Energo Instalu działa w koksowni Przyjaźń ulokowanej w Dąbrowie Górniczej. Rozwiązanie umożliwia odzyskanie energii chemicznej ze strumienia mieszaniny obydwu gazów procesowych i produkcję pary procesowej, pary technologicznej, pary ciepłowniczej dla sieci grzewczej oraz energii elektrycznej na pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania. Technologia Energo Instal zapewnia wielorakie korzyści. Mam tutaj na myśli zmniejszenie emisji pyłowych o 160 ton pyłu na rok, zmniejszenie emisji gazowych o 1815 ton CO na rok. Dzięki spalaniu gazów odpadowych produkujemy 21 MW energii elektrycznej i 14 MW energii termicznej. W rezultacie zanieczyszczenia zostają zamienione na czystą energię. Jako generalny wykonawca spółka zapewnia dostosowanie technologii do konkretnych potrzeb klienta, kompletną budowę instalacji, przeszkolenie załogi oraz rozruch. Nasze rozwiązania to nie tylko ochrona środowiska, ale i konkretny zysk dla przedsiębiorstwa. Omawiana technologia to tylko mały wycinek działalności spółki. Jesteśmy firmą rodzinną istniejącą już od ponad 60 lat. Jako grupa kapitałowa zatrudniamy ponad 1500 osób. W 2007 roku firma zadebiutowała na warszawskim parkiecie. Instalacje firmy znajdują się w kilku tysiącach zakładów przemysłowych w Polsce. Jednak dotychczas głównym rynkiem zbytu dla produktów i usług Energo Instalu była zagranica. Spółka brała udział w budowie kilkudziesięciu elektrociepłowni i zakładów termicznej utylizacji odpadów na terenie całej Europy. Po latach działań na rynkach europejskich jesteśmy gotowi do budowy nowoczesnej energetyki w Polsce.